Sergio Arribas został już oficjalnie piłkarzem Almerii. Real w zależności od źródła dostanie za niego od 6 do 8 milionów euro, no i zachowuje też połowę praw do zawodnika. No nie widzę minusów w takim ruchu. Arribas w wieku 21 lat, nawet jeżeli jest naprawdę utalentowanym piłkarzem, no to w ogóle nie widzę dla niego kiedykolwiek perspektyw na grę w seniorskiej drużynie Realu Madryt. Struktura wiekowa pierwszej ekipy jest tak poukładana, że po prostu tego nie widzę. Dlatego uważam, że dobrze, że Real konkretne pieniądze za niego dostał. A jeżeli się mylę co do jego oceny i kiedyś będzie mega gwiazdą, która będzie wzmocnieniem dla Realu, no to ta furtka, żeby go sportem sobie kupić nadal jest. Sam zawodnik idzie do fajnej ekipy do tego, żeby dalej się jako piłkarz rozwijać. Uważam też, że to dobre wieści dla Castilla, konkretnie dla Raula, bo opiekun rezerw Realu stracił kolejnego bardzo ważnego piłkarza i ja na to patrzę w kategoriach tego, że dostaje nowe wyzwanie. Będzie miał możliwość, a w zasadzie wymóg tego, żeby jeszcze bardziej niż rok temu się wykazać. Jasne, fajnie, żeby Castilla wygrywała jak najwięcej i awansowała do sekundy, ale nie jest to ostatecznie najważniejsze i wydaje mi się, że rozwój Raula jako trenera powinien mieć wyższy priorytet. Powodzenia, Sergio!